Chwała niech będzie Panu Jezusowi. Kochani, pomódlmy się jeszcze przez chwilkę. Pochylmy nasze czoła, nasze głowy i poprosimy Pana o błogosławieństwo i prowadzenie. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa, Twojego Syna, stoimy dzisiaj przed Twoim obliczem, przed obliczem żywego Boga. Jesteśmy tak bardzo przekonani i świadomi, iż sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić bez Ciebie. Potrzebujemy mądrości i poznania. Potrzebujemy, abyś dzisiaj uchylił nam nieco drzwi do poznania, większego poznania niż to, które mamy dzisiaj. Panie, pomóż nam, spraw nam dzisiaj wielką łaskę. Otwórz nasze umysły, nasze serca, nasze oczy, uszy. Niech wszystko stanie otworem dzisiaj przed Tobą. Tak nas nasyć i aby owoc tego poznania przyniósł Tobie wielką chwałę. W imieniu Jezusa o to się modlimy. Amen. Amen. Kochani, będziemy chcieli rozważać już Boże Słowo. Bardzo, bardzo się cieszę, że Pan pozwolił mi wrócić już z powrotem po moim wyjeździe na wschód do Wisłoczka i czuję się troszkę zobligowany, aby nieco opowiedzieć Wam o przeżyciach, o tym, co się tam działo, jaką Pan nam łaskę sprawił na tym miejscu. Muszę powiedzieć, że ten wyjazd był dla mnie takim, można powiedzieć, wyjątkowym i szczególnym czasem. Czułem się naprawdę poważnie samotny, jadąc w aucie tam na wschód. Myślałem sobie, nie znam nikogo, ani jednej osoby. Nie wiem nawet, jaki to jest zbór, jak przeżywają, co zwiastują, co głoszą. Nie wiem nic i jadę po prostu. Nie wiedzieć tak naprawdę, dokąd i co mnie spotka. I muszę powiedzieć, że było to takie trudne przeżycie, ale Pan dał mi po drodze uspokojenie, taki wewnętrzny spokój. Uświadomiłem sobie, że przecież nie z woli ludzkiej gdzieś się wybieram, ale za pozwoleniem Pana, za Jego przyzwoleniem, za Jego nakazem, powołaniem, więc było to takie wyjątkowe dla mnie przeżycie. I kiedy tam przyjechałem, bardzo się zdumiłem, bo okazało się, że sami swoi po prostu na tamtym terenie, nawet naszą gwarą mówią, po naszemu, więc czułem się tam naprawdę wyjątkowo. Raz po raz podchodzili bracia, siostry, pozdrówcie tego, pozdrów tego, pozdrów tamtą siostrę. I tak chyba ze 100 pozdrowień odebrałem i na koniec powiedziałem tak, ja zrobię tak, przyjadę do zboru w Ustroniu i powiem, pozdrawiam od wszystkich, zróbcie sobie z tym, co chcecie, bo ja nie wiem, po prostu nie potrafię skojarzyć, kto kogo pozdrawiał, ale wszyscy, naprawdę wszyscy was gorąco pozdrawiali. Zbór w Ustroniu. Niektórzy znają się z wami bardzo dobrze. Niekiedy to są powiązania rodzinne. Ja byłem tym zdumiony i bardzo Bogu wdzięczny. Czułem się fantastycznie, bardzo, bardzo dobrze na tamtym miejscu. Jechałem tam z konkretnym zadaniem w sercu i z przeświadczeniem na temat, jaki mam usługiwać. Jest to temat, który ciągle pali się w moim sercu, a więc ta taka wielka odpowiedź na pytanie, jaki jest Bóg. I naprawdę ku mojemu zdumieniu, kiedy jeszcze przed pierwszym wykładem z braćmi, pastorami zeszliśmy się w jakiejś salce dziecięcej, szkółkowej i zaczęliśmy się modlić, patrzę tam jakiś plakacik dziecięcy ze szkółki, jaki jest Bóg, takie hasło na tym plakacie. Wiedziałem wówczas, przekonany byłem, że Pan Bóg wyraźnie potwierdza mi, iż to jest to, z czym mnie wysłał na tamto miejsce, aby zwiastować. Jeszcze później po wykładach kilka osób podchodziło, mówiło, że przed konferencją modlili się dokładnie tymi słowami. Panie, powiedz mi, jaki Ty jesteś. To było dla mnie wyjątkowe przeżycie i taki wielki, dobry czas tego zwiastowania i przeżywania wspólnie z braćmi Bożej obecności i rozważania Bożego Słowa, bo przecież to było sedno tego wyjazdu. Kochani, a dzisiaj jestem na tym miejscu za Bożym pozwoleniem. Będę chciał wspólnie z wami przejść dalej. I pozwólcie, że przypomnę nieco to, o czym już mówiliśmy, abyśmy weszli, zrobili sobie taki łącznik, aby przejść do tematu, który już zapowiadałem, a jeśli pamiętacie, jest to sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość. Zaraz nieco na temat sprawiedliwości powiem, jakiś wstęp zrobię, ale pozwólcie, że przypomnę to, o czym mówiliśmy ostatnio. Pamiętacie, mówiliśmy o łasce, więc nieco odrębny temat, inny temat, chociaż wiemy, że łaska, przynajmniej z kilku przykładów i wersetów Bożego Słowa, że nie istnieje sama z siebie łaska.
Ona sama z siebie nie istnieje. Łaska jest jakby efektem czegoś, powiązana z czymś bardzo trwale. Ktoś może być łaskawy, jeśli najpierw jest surowy. Jeśli najpierw potrafi ukarać. Albo nawet nie potrafi, ale ma prawo i autorytet do tego, aby ukarać. I dopiero wtedy, jeśli nie karze, nie daje sądu, nie osądza, nie karze, dopiero wtedy, kiedy tego nie robi, to okazuje się, że właśnie dlatego tego nie robi, bo jest też i łaskawy. Wtedy odznacza się ten ktoś łaską. Pamiętacie owego władcę i owego sługę, którzy spotkali się wzajemnie kiedyś na kartach Biblii, ale oczywiście to była prawdziwa historia, oto przyszedł sługa, dłużnik, wiele był mu dłużny królowi. I wówczas król chciał wyegzekwować od niego cały ten dług. Spłać mi ten dług, mówi do sługi. A wówczas sługa mówi, nie mam, ale daj mi jeszcze jakiś czas, a pójdę do moich dłużników, zbiorę od nich i wtedy oddam ci to, co mi jest należne. I wtedy władca, król mówi, dobrze, darowałem ci ten dług, możesz iść spokojny. No tam padają jeszcze nawet lepsze słowa, darowałem ci w ogóle ten dług, nie musisz mi spłacać, ale pamiętacie tą historię, oto idzie ten sługa do swoich dłużników i zaczyna ich bić, ciemiężyć, daj mi co mi jest należne, co mi jesteś dłużny. I wtedy król się dowiedział, ten, który był łaskawy, dowiedział się o tym zdarzeniu i już więcej nie był łaskawy. Łaska się skończyła, łaska się skończyła w tym miejscu. I nagle nastąpiło coś innego. Dlaczego? Bo pomimo tego, że był łaskawy w swojej naturze, to był także i sprawiedliwy. Był sprawiedliwy i egzekwował tą sprawiedliwość. Tak, i ta historia poucza nas o Bogu, że Bóg nie jest po prostu łaskawy, jak w niektórych zborach się zwiastuje, w niektórych kościołach i denominacjach się zwiastuje tylko łaskawego Boga i to jest wszystko, co o Bogu można wiedzieć, cała Jego natura, po prostu łaska. To tak nie jest. Boży splendor i chwała Jego natury jest o wiele głębsza i spektrum Jego charakteru, Jego atrybutów jest o wiele wiele większe. Dzisiaj dużo się mówi o łasce. Ja wiem dlaczego, bo to naprawdę jest fajne. To jest bardzo miłe i przyjemne mówić o łasce. Ale pamiętacie, mówiłem, przypominając cały ten temat, o tym, że apostoł Paweł przestrzega nas, że zdrowej nauki w czasach ostatnich ludzie nie będą potrafili wytrzymać, znieść. Będzie się paliło można powiedzieć, paliło się pod nimi, będzie, ponieważ to ta zdrowa nauka będzie ich tak bardzo, bardzo konfrontowała do takiego stopnia, że będą musieli sobie nazbierać swoich nauczycieli, którzy przyjdą i będą o łasce tylko zwiastować. Ale muszę wam powiedzieć, że nawet jeśli człowiek postanowi, jakiś kaznodzieja, pójść na przekór wszystkiemu, co w nim krzyczy, aby się podobać ludziom. Stoczy ten bój i stanie jak mąż Boży za kazalnicą i będzie nawet o łasce zwiastował w prawdzie, to nawet tego ludzie nie będą chcieli słuchać. Bo nawet o prawdziwej łasce nie będą chcieli słuchać, ale o jakiejś fałszywej. Kochani, a więc takie oto czasy nadchodzą, że wszystko już są, że wszystko jest po prostu inspirujące, a nie konfrontujące. Ale muszę powiedzieć tak, że jeśli przychodzi słowo z ducha i ktoś zwiastuje z ducha, to wiecie dobrze, że duch pożąda przeciw ciału i to zawsze będzie ciało nęcić i konfrontować. Ale jeśli jakieś słowo zwiastowane będzie cieleśnie, z ciała, ciało będzie się dobrze czuć. Ludzie się będą w kościele bardzo dobrze czuć. Ale cóż z tego, jeśli dusza będzie związana i gwałt przeżywać, bo strawy swojej nie otrzyma. Więc jakby to są czasy, w których żyjemy i o tym troszkę mówiliśmy na ostatnim wykładzie, podczas ostatniego wykładu. Mówiliśmy też na temat poznania i
mi rodzi się taka refleksja, którą w zasadzie zawsze podsumowuje ten temat. Bez właściwego poznania Boga człowiek zaczyna kochać to, czego Bóg nienawidzi, a zaczyna nienawidzić to, w czym Bóg się miłuje. Bez właściwego poznania właśnie do takiego czegoś dochodzi. A to jest wielka tragedia, bo to są dwie odrębne drogi. Oto człowiek poszedł w inną stronę, Bóg w inną. Bóg wie, co się dzieje, a człowiek myśli, Bóg jest cały czas ze mną na tej drodze. A więc może dojść do wielkiego pomylenia, jeśli człowiek nie poznaje Boga. Mówiliśmy o tym także, że waga musi być rzetelna. Odważniki muszą być na swoim miejscu. Nic nie może być lżejsze ani ciężejsze. Nie mogą być te odważniki sfałszowane. No właśnie, waga. Mówiliśmy o Bogu, a więc Jego atrybuty muszą być na właściwym miejscu, szczególnie w naszych sercach, kiedy myślimy i rozważamy o Bogu. Niech ta waga będzie po prostu rzetelna, prawdziwa, rzetelna. Wszystko musi mieć swoje miejsce i także dotyczy to atrybutów Pana Boga. Kochani, ale jestem też świadomy tego, że kazania, które prowadzę, wykłady i cały ten czas, który spędzacie przy słuchaniu tych wykładów na temat, jaki jest Bóg, nie odpowiedzą tak naprawdę na dostatecznie i tak w pełny sposób na pytanie, jaki jest Bóg. To nie wyczerpie tego tematu. Tak jak Job. W pewnym tak naprawdę momencie dopiero jego poznanie Boga zaczęło wzrastać, bo jestem pewien, że doświadczenie i czas, jeśli tylko człowiek kocha Boga i jest mu pokorny, uniżony, to doświadczenie i czas sprawia, że poznanie przez ten czas i doświadczenie wzrasta. Jeśli tylko ktoś przy Bogu stoi, jeśli tylko jest Mu wiernym i przy Nim pozostaje, to chociaż przychodzą trudne czasem momenty, to tak jak Job na końcu mówi tak, ze słyszenia Cię tylko znałem, ale teraz nieco bardziej Cię poznałem, oko moje Cię ujrzało. To jest to, czego szukamy, więc jestem przekonany, że w miarę czasu i życia tu na ziemi, chodzenia z Bogiem, będziemy Go poznawać coraz bardziej. Coraz bardziej. I niech tak się właśnie dzieje. No bo przecież tak naprawdę chodzi o to, żeby z Nim być i chodzić i w ten sposób Go poznawać. Gdybym tak żalił się komuś z Was, i o tym już kiedyś mówiłem, że ja totalnie nie wiem, gdzie spotkać sklep, załóżmy we Wrocławiu, z elektroniką. Nie wiem, gdzie jest sklep, nie wiem, jak tam dojść, nie wiem, gdzie te ulice, dokąd biegną i tak dalej. I gdybym się tak komuś żalił, ktoś w końcu by mi powiedział, ja wiem, dlaczego nie wiesz, bo tam nie mieszkasz, bo tam nie spędzasz czasu, bo nie chodzisz tymi ulicami. Jeśli chcesz mieć właściwe poznanie Boga, musisz zamieszkać w Nim. Musisz chodzić Jego drogami, musisz spotykać się z Nim. A wtedy te drogi staną się jaśniejsze i będziesz odkrywać i wiedzieć, co na tych drogach jest, dokąd one idą, dokąd Pan Bóg idzie, w którą stronę bije Jego serce. W końcu fragment, którym zamknę tak naprawdę to przypomnienie z drugiego listu apostoła Piotra, może otwórzmy sobie, aby nieco pobudzić nasze serca do tego, aby poznawać Boga, bo drugi list apostoła Piotra, pierwszy rozdział, drugi wiersz mówi tak. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga. A więc jest pewien warunek, albo jest pewien warunek, można powiedzieć. Przez poznawanie Boga możemy doświadczyć tego, iż łaska i pokój w naszym życiu się będzie pomnażały, będą się pomnażały. A więc odwróćmy to i zadajmy sobie pytanie, jeśli pragniesz w swoim życiu obfitować w łaskę Boga i pokój na co dzień, poznawaj Go, poznawaj Go. Niech to poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa ciągle w twoim życiu wzrasta, a łaska i pokój w twoim życiu będzie się pomnażała, będą się pomnażały. A więc to w ramach przypomnienia na temat tego, o czym już mówiliśmy. A więc na temat łaski, na temat poznawania Boga, na tematy te, które już rozważaliśmy. Ale dzisiaj sprawiedliwość Boga.
sprawiedliwość Boga. Mówiliśmy o wadze i muszę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o sprawiedliwość, to jednym z najlepszych symboli, jeśli chodzi o sprawiedliwość, symbol, który wytarł się przez lata, przez wieki, od starożytności nawet, to jest właśnie waga. To jest właśnie waga. Waga niejednokrotnie była przedstawiana, symbolizowała właśnie sprawiedliwość. Nie jeden sąd na obliczu ziemi dzisiaj, gdzieś tam, ma takie, nie wiem, czy posągi, czy jakieś przedstawione rzeźby właśnie wagi, o równej płaszczyźnie właśnie wagi. W ten sposób chcą oddać ci, którzy zajmują się rozsądzaniem, iż w tym miejscu, w tym sądzie jest sprawiedliwość. Wiemy, że różnie bywa na świecie. Sądy są niejednokrotnie skorumpowane i niesprawiedliwe, chociażby tych symboli sprawiedliwości po każdej ścianie mieli porozwieszane, to i tak to nic nie daje niejednokrotnie. A więc sprawiedliwość. I muszę powiedzieć, że sprawiedliwość naprawdę była takim tematem przez wiele pokoleń, nad którym człowiek niejednokrotnie myślał i źle myślał. Bo nawet myśląc o Bogu i o Bożej sprawiedliwości, to niejednokrotnie ludzie dochodzili do takiego oto wniosku, że muszę czynić więcej dobra niż zła, bo kiedy stanę przed Bogiem, to On postawi mnie właśnie na wadze sprawiedliwości i wtedy okaże się, ile uczynków dobrych, a ile uczynków złych było w moim życiu. I na tej podstawie, bo taka jest Boża sprawiedliwość, On mnie osądzi. I w ten sposób ludzie przez wieki, aż po dzisiaj myślą, myśląc o Bożej sprawiedliwości. Kochani, sprawiedliwość Boża nie jest wcale łatwym tematem i niełatwo się na ten temat zwiastuje. Ile razy przed tym przygotowywaniem się do wykładu rozmyślałem o sprawiedliwości, tym bardziej dochodziłem do wniosku, że mało o niej wiem i tak mało mogę o niej wiedzieć. Czułem po prostu słabość, myśląc o Bożej sprawiedliwości. Sprawiedliwość to było coś, o co się nawet Izrael potknął. Sprawiedliwość, ponieważ nie poznali sprawiedliwości Boga, prawdziwej sprawiedliwości, ale swoją ustanowili, albo trwali w fałszywej sprawiedliwości. Sprawiedliwość w liście do Galacjan w 2:16, to sobie otwórzmy, w 2:16, sprawiedliwość jest przyrównana, albo usprawiedliwienie, sprawiedliwość stoi na równo ze zbawieniem. Jeśli ktoś jest w Biblii nazwany sprawiedliwym, wtedy innymi słowy jest odkupiony, zbawiony, ma życie wieczne. Żyje na wieki, jest pojednany z Bogiem. Sprawiedliwy człowiek z wiary żyć będzie. Jest napisane. I jest mnóstwo innych fragmentów, które jednoznacznie mówią, że jeśli ktoś zyskał sprawiedliwość, to dopiero wtedy jest naprawdę zbawiony. Sprawiedliwość. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu, wierze w Jezusa Chrystusa. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć sprawiedliwość, usprawiedliwienie. Dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiony, czyli nie zyska nikt sprawiedliwości przez te uczynki. Żadna istota, mówi Boże Słowo. I może 21 werset przeczytamy. Nie lekceważę łaski Bożej, bo jeśli sprawiedliwość osiąga się, albo usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa, to Chrystus umarł nadaremnie. A więc Słowo mówi wyraźnie, choćby z tego fragmentu i tych fragmentów jest cała masa, że jeśli mówimy o zbawieniu, to tym samym mówimy o usprawiedliwieniu albo o zyskaniu sprawiedliwości.
Królestwo Boże, czytamy w liście do Rzymian, 14 rozdziale, 17 wierszu, to nie pokarm, ani krew, ani ciało, ale Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i jeszcze i radość w Duchu Świętym. A więc sprawiedliwość rzuca się jako pierwsze. Więc wiemy, na pewno niewiele wiemy o Królestwie Bożym, gdyż jest to wielka tajemnica. Człowiek nie jest w stanie wiele powiedzieć, ale jedno na pewno wiemy, że tam jest sprawiedliwość, że jest to sprawiedliwe miejsce pod każdym względem. W końcu Pan Jezus mówi tak w Ewangelii Mateusza, 6 rozdziale, 33 wierszu. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a cała reszta będzie wam dodana. Innymi słowy, szukajcie usprawiedliwienia, szukajcie sprawiedliwego życia, szukajcie zbawienia, inaczej sprawiedliwości. Kochani, temat sprawiedliwości Boga, bo to jest tak ogólnie teraz o tym mówię, ale sprawiedliwości Boga jest bardzo obszernym tematem i niemożliwe jest go wyczerpać w tych kilku minutach, które mamy. Jestem tego pewien też, że podczas tego wykładu wiele do waszych myśli będzie przychodziło wersetów na temat sprawiedliwości. Jestem tego pewien. Moim zadaniem nie jest dzisiaj zacytować je wszystkie przed wami i pochwalić się tym, że potrafiłem je znaleźć. Nie, to nie jest moje zadanie. Moje zadanie dzisiaj polega na tym, aby ten ogólny temat sprawiedliwości nieco odsłonić przed wami, aby odsłonić naturę Boga, która objawia się poprzez sprawiedliwość. O sprawiedliwości dużo wiemy, ale popatrzmy przez sprawiedliwość na Boga jakby, bo o to przecież nam chodzi. Więc będę używał jakichś tam wersetów, niektórych wersetów, wielu nie użyję, bo przecież Biblia pełna jest słowa sprawiedliwość. Jeśli wpiszesz w wyszukiwarkę, to naprawdę dużo czasu spędzisz na tym, aby przez wszystkie wersety na temat sprawiedliwości przejść. Ale jestem też przekonany, tak jak powiedziałem, że to jest bardzo głęboki temat. Im bardziej myślę o sprawiedliwości Boga, tym bardziej uświadamiam sobie, jak tajemnicza to jest sprawiedliwość. Jak głęboka, jak wielopłaszczyznowa. Nie da się napisać definicji na temat sprawiedliwości Boga. Nie da się. Dzisiaj spróbuję wam to udowodnić, iż sprawiedliwość Boga to nie jest sprawiedliwość człowieka. Nie da się po prostu wziąć książki i napisać, to jest definicja sprawiedliwości Boga i w kilku zdaniach ją opisać. Po prostu się nie da. Tak wysoka jest sprawiedliwość Boga nad sprawiedliwością człowieka, jak niebo jest nad ziemią wysokie. Tak bardzo jest wielka i inna ta sprawiedliwość niż sprawiedliwość człowieka. Zbyt obszerny jest to temat. I potrzebujemy do tego pomocy Ducha Świętego. I wiemy nawet więcej, że człowiek nie jest w stanie pojąć sprawiedliwości Boga bez Ducha Świętego, nawet jej przyjąć nie jest w stanie, bo Duch Święty przekonuje serce człowieka o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości właśnie. Więc potrzebujemy Ducha Świętego, aby sprawiedliwość móc zgłębić i aby przekonane dzisiaj było nasze serce na ten temat. Kochani, otwórzmy sobie pierwszy werset w temacie sprawiedliwości Bożej, który rzuci światło nieco na to, w jaki sposób człowiek myśli o Bożej sprawiedliwości. Tak nawiasem mówiąc, muszę powiedzieć, że ten wykład nie będzie jakimś wielkim popisem oratorskim, ponieważ nie powinno się powtarzać ciągle tego samego słowa albo zamieniać je na inne, ale mówimy o sprawiedliwości i ciągle to słowo będzie padało. Więc na pewno nie będę przestrzegał tych zasad, ale chcę mówić, aby szeroko ten temat nam wyłożyć, omówić. A więc sprawiedliwość, to słowo padnie chyba dzisiaj ze 100 razy, ale niech tak będzie. Otwórzmy sobie Objawienie, 16 rozdział, od 3 wersetu, wiersza aż po 7. Oto przedstawiona jest historia, sytuacja, w której to dochodzi do sprawiedliwości. Ale muszę powiedzieć tak, zaraz będę go czytał, że dochodzi do jednego z oblicz sprawiedliwości. Nie można by powiedzieć tutaj, nie postawić tutaj kropki i tak zawsze wygląda Boża sprawiedliwość. Nie można.
ją należy rozumieć szerzej, ale przeczytajmy. Drugi anioł wylał swoją czaszę na morze, wówczas zamieniło się ono w krew jakby u trupa. I wymarła w morzu każda żywa istota. Ja czytam z Nowego Tłumaczenia. A więc wszystko co żyje, wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. Trzeci anioł wylał swoją czaszę na rzeki i na źródła wód. One również zamieniły się w krew. I usłyszałem słowa anioła wód. Stanął anioł. Zauważcie, poruszyło się niebo. Stanął anioł i nie powiedział, ależ ty Boże jesteś okrutny, że wylewasz gniew na tą ziemię. Nie powiedział tak, jakby to powiedzieli świadkowie Jehowy, że Bóg nie jest taki zły, żeby mógł karać i wrzucać do piekła ludzi. Nie. Bóg ma ten autorytet i to uczyni, ponieważ to wymaga od Jego sprawiedliwość tego od Niego wymaga i Jego, nawet powiem więcej, świętość tego od Niego wymaga. Że będzie w pewnym momencie wylewał gniew na ziemię i ziemia aż dotąd nie widziała czegoś takiego, co będzie się działo. A więc trzeci anioł wstał, wylał czaszę i usłyszałem słowa anioła wód. Czytamy, jesteś sprawiedliwy. Sprawiedliwy jesteś. A więc anioł podkreślił, zauważył, powiedział, iż to, co zrobił Bóg, nie było czymś niesprawiedliwym, ale było sprawiedliwe. Ty, który jesteś i który byłeś, jesteś święty, że wydałeś taki wyrok. Oni, i popatrzcie, jak argumentuje to anioł. Oni wylali krew świętych i proroków, więc ty również dałeś im krew do wypicia. Zasłużyli na to. Przemówił, jak słyszałem, również ołtarz. Tak, Panie Boże Wszechmogący, słuszne i sprawiedliwe są Twoje wyroki. A więc niebo nie miało wątpliwości w tym momencie, iż to, co robił Bóg, było autentycznie i niepodważalnie sprawiedliwe. Ponad wszystko było sprawiedliwe. Można to ubrać w takie słowa, które często cytowane są przez wielu ludzi. Oko za oko, ząb za ząb. W tym przypadku krew za krew. Oto ci ludzie przelewali krew świętych i proroków i to, co Bóg im zgotował, to też krew do wypicia. Nie mogli się więcej nasycić, nie zaspokoili swojej potrzeby, ponieważ całość wód zamieniła się w krew. To przypomina trochę zdarzenie z Egiptu, kiedy ludność musiała kopać sobie nowe studnie, bo wszystko, co wokół było do tej pory nazywane wodą, zamieniło się w krew. A więc Bóg w tym momencie uczynił im pewnego rodzaju sprawiedliwość, bo tak to jest nazwane. Ale to jest jedno z oblicz sprawiedliwości. Dostali to, na co zasłużyli. I muszę powiedzieć, że człowiek tak definiuje najczęściej sprawiedliwość. Czyli jeśli ktoś otrzyma to, na co zasłużył, wtedy dochodzi do sprawiedliwości. Dam przykład. Praca zawodowa. Człowiek pracuje, chodzi do pracy cały miesiąc, więc swoją pracą zasłużył na wynagrodzenie. Więc sprawiedliwe jest to, aby kiedy dojdzie do wypłaty wynagrodzenia i ten człowiek, który pracował cały miesiąc, dostał to, na co zasłużył, co wypracował. A więc wynagrodzenie, zapłatę. Gdyby wówczas nie dostał wynagrodzenia, mógłby powiedzieć z całą śmiałością i miałby rację, to by było niesprawiedliwe. Gdyby on pracował cały miesiąc, a nie otrzymał wynagrodzenia. A więc jakby człowiek otrzymuje to, na co zasłużył i jest to sprawiedliwe. I na ogół tak myślimy o sprawiedliwości, ale jeszcze raz to powiem. Sprawiedliwość Boża to jest coś znacznie głębszego niż to, co powiedziałem. To nie wyczerpuje tematu i nie można powiedzieć dzisiaj i nie omówić tego tematu w ten sposób, zakończając na tym przykładzie, bo nie zawsze jest tak w Bożej sprawiedliwości, iż każdy człowiek otrzyma to, na co zasłużył. Nie zawsze tak jest. A świadkami tego, co powiedziałem, jesteśmy wszyscy, którzy tutaj siedzimy. Bo
Gdybyśmy dzisiaj zrobili kropkę na tym fragmencie i uchwycili się tak bardzo sprawiedliwości Bożej w ten sposób objawianej i tylko w ten sposób i wręcz żądali od Boga tej sprawiedliwości, to od tej pory już nigdy nikt by nie mógł być zbawiony, bo wszyscy potępienia byliśmy godni, zasłużyliśmy na potępienie. A więc nie zawsze jest tak w Bożej sprawiedliwości, iż człowiek otrzymuje to, na co zasłużył. Nie zawsze. Więc celowo wybrałem ten fragment, aby rzucić takie biblijne światło na człowieczy sposób myślenia, kiedy mówimy o sprawiedliwości. Kochani, ale nie zawsze tak się dzieje, już to powiedziałem, i mam dla was taki życiowy przykład, który nie wiem, czy będzie nieudolny, ale nieco zobrazuje tę prawdę sprawiedliwości i tę prawdę, że sprawiedliwość Boża jest głębsza niż ta, o której myślimy, albo to, w jaki sposób o niej myślimy. Wyobraźcie sobie sytuację, w której miałbym dwóch synów. Jeden miałby około 4 lat, drugi miałby około 1,5, powiedzmy. I wpadłbym na taki pomysł, aby obdarować ich jednocześnie w tym samym czasie jakąś zabawką, aby mogli się pobawić. I jednemu z nich, a więc starszemu, kupiłbym klocki Lego. Takie małe klocki, które po złożeniu mogą w efekcie dać jakąś albo budowlę, albo jakieś urządzenie, albo samochód sportowy. Powiedzmy samochód sportowy. Czyli trzeba się nastarać, poukładać te małe klocuszki według instrukcji. Wtedy powstaje, powiedzmy, samochodzik, którym dziecko może się bawić. I powiedzmy, że postanowiłem właśnie temu 4-latkowi kupić taką zabawkę. Ale żeby być po ludzku sprawiedliwym, należałoby też coś kupić przecież temu młodszemu. Więc postanowiłem, że kupię mu pluszowego misia. Temu młodszemu. No i teraz, nie trzeba być geniuszem, aby dowiedzieć się, co to wywoła w tych dwojga, albo przynajmniej w tym młodszym. Co wywoła ta sytuacja? Na pewno oni nie będą myśleć, że to było sprawiedliwe i z pewnością ten młodszy będzie myślał od tej pory, że jego tata jest bardzo niesprawiedliwy. Starszy dostał klocki Lego, a ja tylko pluszowego misia. No on dostał klocki Lego, on będzie miał auto, a ja pluszowego misia. Kochani, czasem muszę odbiec od tego tematu i czasem, kiedy rozmawiam z ludźmi, niekoniecznie wierzącymi, ale czasem też mi się zdarza na te tematy rozmawiać, widzę, że wielu ludzi ma pewien problem, bo nie potrafią do końca niektórzy zrozumieć, jaka jest prawdziwa natura człowieka. Wielu ludzi myśli, że człowiek z natury jest dobry i gdzieś tam po drodze nabywa jakichś złych cech. Ale ja się z tym nie zgadzam. Człowiek z natury jest zły. Nie oznacza to, że Bóg człowieka stworzył do takiej natury. Nie. Ale poprzez upadek Adama człowiek zyskał złą naturę, która od samego urodzenia przejawia się w nim. Ciągle i ciągle to jest jego natura. Niektórzy ludzie myślą inaczej, że człowiek jest dobry. Nie zgadzam się z tym, mam na to mocne i silne świadectwo biblijne. Kochani, nie trzeba naprawdę wielkiego wysiłku, aby poznać prawdziwą naturę lwa. Ale zauważcie, lwa można oswoić. Można sobie go wziąć na smycz i chodzić po ustroniu, na przykład po mieście. Albo puścić go wolno po ogródku, niech sobie hasa. Lew afrykański. Ale niech tylko odezwie się w nim natura. Biada nam wtedy. Niech tylko odezwie się w nim prawdziwa jego natura. Ta nieoswojona, prawdziwa natura, w której się urodził. To wtedy biada nam. Pomimo tego, żeśmy go oswoili i wiele trudów to włożyliśmy, to jeśli się odezwie prawdziwa natura, to biada nam. Nie wiem, czy wyszlibyśmy z tego cało. No i tak też jest z człowiekiem. Człowiek rodzi się w złej naturze, ale poprzez czas, wychowanie, kulturę, maniery, to wszystko, co się na ziemi, w naszej kulturze, w naszym państwie, co się składa na wychowanie, naukę, sprawia, że człowiek nabiera pewnych takich zachowań kulturalnych, potrafi się ukłonić, potrafi zrobić coś innego, potrafi.
Ale kiedy przyjdzie na niego czas i kiedy odezwie się ludzka natura, to tak jak ten lew, człowiek też potrafi pohasać po ogródku i wiele naszkodzić. Jestem tego pewien, że człowiek ma od urodzenia złą naturę, która musi upaść przed Bogiem i w ten sposób zyskać nową, odmienną naturę Bożego Królestwa, a więc życie wieczne. No i wracajmy do mojego przykładu. Więc postanowiłem obdarować moich synków, więc jednemu starszemu dałem klocki Lego, młodszemu dałem pluszowego misia. I kochani, z pewnością oboje będą wiedzieli, że dochodzi do pewnej niesprawiedliwości. Młodszy bardziej świadomy niesprawiedliwości, bo na niej się ona okazała według niego. Ja dostałem pluszowego misia, a mój starszy brat klocki Lego. No więc szybko bym się o tym przekonał, chociażby wielu słów nie był jeszcze w stanie powiedzieć. Dałby mi szybko znać o tym, że jest niezadowolony z tego, że on dostał pluszowego misia. Starszy też by już wiedział, że nie jest to do końca sprawiedliwe, ale on by się nie odezwał. Za żadne skarby. Byłby nierozsądny, gdyby się odezwał, bo zyskał na tym przecież. A więc doszło do pewnego rodzaju niesprawiedliwości w oczach tych dzieci. Bo tak dziecko, obydwoje myślą, że było to niesprawiedliwe. Powinienem był dać jednemu i drugiemu klocki Lego albo jednemu i drugiemu pluszowego misia. Po ludzku mówiąc, to by było sprawiedliwe. Ale rodzic miał inne i ma inne zdanie. Przynajmniej z dwóch powodów rodzic może czuć się usprawiedliwiony, gdyż jego poczucie sprawiedliwości i motyw tego działania był wyższy, głębszy i znacznie mądrzejszy niż to, o czym myślały dzieci. I zaraz wytłumaczę. Po pierwsze, rodzic postąpił dlatego, w ten sposób, ponieważ pomyślał, ten starszy w wieku, którym jest ten młodszy, nie otrzymał klocków Lego, więc młody mój synku, poczekaj na właściwy czas, aż dojdziesz do tego samego wieku, którym on jest. Wtedy dostaniesz klocki Lego tak jak twój brat. A więc zauważcie, rodzic, czy poczynił niesprawiedliwość? Nie. Był sprawiedliwy, bo jego sprawiedliwość była głębsza, pełniejsza i mądrzejsza niż ta dziecięca. A po drugie, przecież rodzic był w pełni świadomy, iż dając klocki Lego temu starszemu synkowi wie, iż ten sobie krzywdy nie zrobi, ale zrobi właściwy użytek. Złoży w auto zgodnie z instrukcją i się będzie nim bawił, a młodszy może sobie je pomylić z żelkami. I zacznie je jeść. I zrobi sobie krzywdę, bo może się zadławić. Więc w mądrości rodzicielskiej, pełniejszej i głębszej mądrości uczynił właśnie tak. Czy w ten sposób uczynił któremuś z tych dzieci krzywdę? W sposób dziecięcy myśląc tak, ale ze strony rodzica wręcz przeciwnie. Zachował od wielu niebezpieczeństw, a z pewnością poczynił sprawiedliwość. Dlaczego ten przykład dałem? Ponieważ uważam, że przepaść pomiędzy poczuciem sprawiedliwości u dziecka a rodzica jest ogromna. Przecież to jest młody umysł, dopiero się rozwija, wielu rzeczy nie pojmuje na świecie. A rodzic ma pełniejsze poznanie, jest mądrzejszy, zachowawczy, potrafi przewidzieć, jest przezorny. Kochani, i to skłania mnie do pewnego myślenia, bo wielokrotnie zachowujemy się jak to dziecko. Kiedy myślimy o Bożej sprawiedliwości. Panie, czemu ja nie dostałem? Albo czemu tego nie mam? On ma, a ja nie. Modlę się tyle czasu. Albo tak dalej, i tak dalej. Możemy zachowywać się jak te dzieci. I muszę powiedzieć, iż moje poczucie sprawiedliwości jest o wiele niższe niż poczucie sprawiedliwości i poznanie sprawiedliwości mojego Ojca, który jest w niebie. On ma pełne zrozumienie tego tematu. On ma absolutne zrozumienie tego tematu. Jego sprawiedliwość jest po prostu doskonała, a moja nie. Moja patrzy przez pryzmat mojego życia. Ja patrzę przez pryzmat mojego dziecięcego umysłu na to, co czyni Bóg. Dlatego, że jakże wzniosłe i wielkie i wysokie są myśli Boże,
A myśli Boże to nie myśli nasze. Wiemy przecież o tym z Bożego Słowa. Więc musimy jakby się ukorzyć i podejść do tego tematu w ten sposób. Mamy prawo wielu rzeczy nie rozumieć. I mamy prawo, bo jesteśmy ludźmi, niejednokrotnie nie rozumieć do końca sprawiedliwości Bożej. I możemy i musimy być pewni tego, że sprawiedliwość Boża jest inną sprawiedliwością, pełniejszą, mającą wiele płaszczyzn, wiele aspektów, wiele motywów niż sprawiedliwość człowieka. To jest taki przykład, aby nieco bardziej zobrazować nam ten temat. Kochani, czy pamiętacie z Ewangelii Mateusza, 20 rozdział? Znowu przytoczę, podzielę się tym wersetem, aby tym fragmentem, aby pokazać, że człowiek wiele razy myli się w pojmowaniu sprawiedliwości Bożej. Oto napisane jest, że Królestwo Boże jest podobne, przypomina bowiem pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy. Pamiętacie tą przypowieść? Pewnie, że pamiętacie. To jest sytuacja, w której jak wielu ludzi w tym momencie myślało, że ten gospodarz jest niesprawiedliwy. Jeśli jest jakaś niesprawiedliwa osoba, mówili wówczas do siebie, to na pewno jest nią ten gospodarz. Bo wynajął wszystkich i to w różnych godzinach i zapłacił jednakowo. Albo zapłacił jeszcze więcej. Przeczytajmy ten fragment, aby sobie ją przypomnieć. Uzgodnił z nimi stawkę, denar za dzień i posłał do pracy. Następnie wyszedł o 9:00 i zobaczył innych stojących bezczynnie na rynku. Idźcie i wy do winnicy, powiedział, a ja wam sprawiedliwie zapłacę. I oni poszli. Potem wyszedł jeszcze w południe i około 15:00 postąpił podobnie. Gdy wyszedł o 17:00, zastał również czekających na pracę. Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? Zapytał. Nikt nas nie najął, nie wynajął, odpowiedzieli. On na to, idźcie i wy do winnicy. Z nastaniem wieczoru właściciel winnicy polecił swemu zarządcy, zwołaj robotników i wypłać im dniówkę. Zacznij od ostatnich, a zakończ na pierwszych. Podeszli zatem zatrudnieni o 17:00 i otrzymali po denarze. Gdy podeszli pierwsi, sądzili, że dostaną więcej. Zauważcie, właśnie to. Człowiek szuka swojej sprawiedliwości. Myśli sobie, będzie ten gospodarz sprawiedliwy. Dostanę więcej, bo oni pracowali krócej. A więc sądzili, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Jeszcze mieli coś więcej niż tą obiecaną nagrodę. Przecież gospodarz obiecał im, będę dla was sprawiedliwy. Będę dla was sprawiedliwy. Po wypłacie zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi. Ci ostatni pracowali tylko godzinę, wytykali, a Pan potraktował ich na równi z nami, którzy musieliśmy znosić trudy dnia i upał. I tu jest zdanie, na które bardzo mocno chciałbym zwrócić uwagę, mówiąc o sprawiedliwości Bożej. Wtedy gospodarz powiedział jednemu z nich, nie krzywdzę cię, mój drogi. Jeśli coś możemy o Bożej sprawiedliwości wiedzieć dzisiaj z tego wykładu, to choć Bóg często czyni i zawsze czyni to, co chce i jak chce i nie zgadza się to niejednokrotnie z naszą sprawiedliwością, to nigdy nie wyrządza krzywdy. Nigdy. Nigdy nie krzywdzi cię, czyli co mam na myśli mówiąc krzywda? Krzywda to jest coś, co otrzymujesz jakby w sensie bezprawia. Bezprawia. Ktoś cię bije albo ktoś cię okradnie, ktoś, jakieś przestępstwo, to jest krzywda. Bóg nigdy tak nie zadziała. Nigdy cię nie skrzywdzi. Nigdy cię nie skrzywdzi. Nawet kiedy Pan Bóg odbiera życie, bo przecież wiemy, że życie jest w Jego rękach i nawet kiedy ludzie wysadzają się na ulicach miast i giną niewinni ludzie, Bóg w tym momencie nikogo nie krzywdzi. Nie wiem, czy zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę. On nie krzywdzi. To jest Jego wola, że tak się dzieje i wielu niewinnych ludzi w ten sposób ginie. Nie mówię o tym, że ten, co się wysadza, czyni Bożą wolę, bo tak nie jest. Ale musimy się zgodzić na to, że Bóg przyzwolił na to,
że bo gdyby nie przyzwolił, wtedy człowiek ten nie byłby w stanie. Jest to inny temat, bardzo szeroki, bardzo kontrowersyjny i może w innym czasie omówię to, bo może to pozostawić pewien niesmak w waszych sercach, bo nie umówiłem tego i nie wytłumaczyłem swoich myśli. Ale wiedzmy jedno, że kiedy z jakiegokolwiek powodu ginie jakakolwiek istota na ziemi, to oznacza, że Bóg na to przyzwolił. Przyzwolił, bo przecież każde istnienie jest w Jego rękach. Przyzwolił na to. Nawet jeden wróbel nie spada bez woli Ojca. Przecież czytaliśmy to ostatnim razem. A więc dochodzi do pewnego rodzaju krzywdy w oczach ludzi, ale gospodarz krzywdy im wcale nie wyrządził, bo przecież się z nimi wcześniej umówił. A więc jest pewien motyw za zasłoną sprawiedliwości. Jest motyw, którym posługiwał się ten gospodarz. Miał autentyczne prawo do tego, co uczynił. Uczynił sprawiedliwość. Chociaż wielu ludzi by się z tym nie zgodziło i oni się przecież z tym nie zgadzali. Kochani, taka definicja sprawiedliwości zawiera się przynajmniej w trzech aspektach. Sprawiedliwość, taka definicja ludzka, to sprawiedliwe rozdanie dóbr każdemu. W ten sposób mówiono, że jest coś sprawiedliwe albo ktoś sprawiedliwy, jeśli wszystkim daje porówno. Nie jest bezstronniczy i daje wszystkim porówno. No właśnie, drugi aspekt sprawiedliwości to właśnie bezstronniczość. Czyli nie mam względu na to, że ktoś jest mi bliżej przychylny, ktoś nie. Sprawiedliwie postępuje z tymi ludźmi. To jest drugi aspekt. A trzeci, bardziej biblijny i bardziej taki mocniej wskazujący na kontekst biblijny, to po prostu prawość. Prawość. Wielokrotnie w Biblii, kiedy padają słowa, że ktoś był sprawiedliwy, to nie oznacza, że rozdawał wszystkim porówno i był tak naprawdę bezstronny, ale był po prostu prawym człowiekiem. Sprawiedliwy równa się niejednokrotnie prawy. A więc kiedy myślę o Bogu, to chociaż sprawiedliwość Boża wiele ma oblicz i głębsze poznanie trzeba mieć, aby zrozumieć tą sprawiedliwość, to zawsze skłania mnie to bardziej ku prawości. W Nim nie ma bezprawia. On nie czyni krzywdy. Robi to, co chce i niejednokrotnie jest to nie takie, jak nam się wydaje, ale nie czyni w tym momencie bezprawia, nieprawości. Symbolami sprawiedliwości, jak już mówiłem, jest waga, ale jest też opaska na oczach. To jest ciekawe. Z mitologii greckiej jedna z bogini, bożek grecki, miał zasłonięte oczy opaską w ten sposób, jakby była przedstawiona sprawiedliwość. Iż oczami swoimi nie patrzył, komu lepiej, komu gorzej, ale bezstronnie obcował bezstronnie z ludźmi. No to jest oczywiście mitologia, ale taki jest symbol. Kochani, Bóg nie udziela wszystkim równo. Mam nadzieję, że wiecie o tym. Nie udziela wszystkim równo. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale 11 wierszu, iż dary duchowe są dawane przez Ducha tak, jak On chce. Nie istnieje zasada w Bożym Królestwie, iż jeśli jeden prorokuje, to cały zbór będzie miał ten sam dar. Nie. Jeśli jeden ma dar uzdrawiania, powiedzmy, albo nauczania, albo jeszcze inne dary gościnności, jeszcze inne dary, mógłbym tu wymieniać i wymieniać, to nie oznacza jednocześnie, iż Bóg jest sprawiedliwy w tym sensie, że da każdemu jednemu zborownikowi dokładnie ten sam pakiet darów. To nie oznacza i to nie oznacza, ta sprawiedliwość nie oznacza właśnie tego. Przecież wszyscy o tym wiemy, iż Duch przejawia się różnie w nas. I różne mamy dary, nie według własnej woli, ale według tego, jak Duch chciał. Kochani, to nie jest tak, że ty będziesz chciał i będziesz miał. Nie. Duch udziela jak chce. Innymi słowy, spróbuję to zobrazować. Pan, budowniczy Kościoła, głowa Kościoła, wie, czego zbór w Ustroniu potrzebuje, wie, czego zbory gdzie indziej potrzebują i na podstawie swojego głębszego motywu, sprawiedliwego motywu, udziela darów jak chce. Człowiek mógłby wówczas powiedzieć, cóż to jest za sprawiedliwość? Przecież powinien Bóg dać wszystkim porówno. A nie, ten jest nauczycielem, ten jest tym, a ja tylko gościnny. No nie jest tak.
Powinniśmy się potrafić zgodzić z tym. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której wielu ludzi zazdrości obdarowania innym ludziom. Zazdrości obdarowania innym ludziom. Ale kochani, ten człowiek przecież ani sobie nie zasłużył na to obdarowanie, ani nie wywalczył tego obdarowania, ani o nie nie zabiegał jakoś szczególnie, ale Bóg w łasce i w swojej mądrości, ze względu na swoją wolę, uczynił tak, jak uczynił. Dlatego nierozsądnym jest zazdrościć komuś, bo przecież no nie ma to podstaw. Nie ma to jakby podstaw. Dochodzi do sytuacji, w dzisiejszych czasach żyjemy w dzisiejszych czasach, w których wielu ludzi gardzi niektórymi darami, a wywyższają inne dary. O tym zresztą słyszeliśmy przy okazji, kiedy nasz brat pastor Michał usługiwał na temat darów. O tym była mowa, ale tak z mojej perspektywy i z mojego takiego wejrzenia w to, muszę powiedzieć, że widzę, że są dary, które są bardzo lekceważone. Wiele zborów już dawno wyprosiło tych ludzi ze swoich zborów i wyrzuciło. Dar rozeznawania duchów. Wielu pastorów gardzi tym darem i tak jak mówię, wielu przełożonych nie chce mieć takich zborowników nawet w zborze. Dlaczego? Bo oni zawsze będą więcej płakać niż się cieszyć. Bo oni zawsze będą bardziej smutni niż radośni. Bo oni bardziej będą cierpieć niż będą się radować. Bo zawsze będą widzieć głębiej i widzieć jakby ciemniejszą stronę niż jaśniejszą. Dlaczego? Bo będą widzieć to, czego inni nie widzą. Dar rozeznawania duchów. Ale powiem więcej. Jeśli któryś pastor postanowi, że takich nie chce mieć, którzy bardziej tam zaznaczają i punktują niejednokrotnie, to w tym momencie dochodzi do tragedii w zborze. Bo wtedy do zboru wchodzi wszystko. Każdy jeden duch, bo niektórzy, którzy nie mają, będą bardziej to oczywiście chłonąć. Wszystkie dary są nam potrzebne, absolutnie wszystkie. I wszystkie przygotował Bóg dla Kościoła, aby Kościół się budował w prawdzie, w poznaniu Boga i w ten sposób łaska i pokój była między nami. Pozbądźmy się choćby jednego. To tak jakbyś pozbył się jednego członka, jednej kończyny swojego ciała. To nie jest zdrowe. To naprawdę nie jest zdrowe i źle się żyje w ten sposób. Bardzo źle. No, choćby w dzisiejszych czasach, pozwólcie, że na 5 minut przedłużę nabożeństwo, jeszcze przez 5 minut będę mówił. W dzisiejszych czasach zauważcie, kogo zaprasza się na wielkie konferencje? Czy nie cudotwórców, czy nie tych, co czynią, aby przemawiali, aby nauczali? A czyż nie powinno się zapraszać nauczycieli do nauczania, tych, którzy nauczają do nauczania, a zaprasza się tych, którzy mają inne obdarowanie, choćby dar uzdrawiania i tak dalej, stoją za kazalnicą i choć są obdarowani w uzdrawianiu, to fałszywe nauki głoszą, bo nigdy obdarowani nie byli do nauczania. No to jest pewien problem dzisiaj. Ja to widzę na wielkich plakatach, wielcy uzdrowiciele są zapraszani na kilkudniowe konferencje i stoją i nauczają. A czasem to jest bardzo, ale to bardzo niezgodne z Biblią. Są tacy mężowie Boży, którzy nie uszanowali swojego obdarowania i tak bardzo byli zachłani innych darów, że zbłądzili na manowce i nawet inne denominacje fałszywe, heretyckie założyli. Dlaczego? Bo nie uszanowali obdarowania, które Duch Święty nad nimi dał, który im dał. Byli tacy, którzy byli powołani do uzdrawiania, ale tak chełpliwie chcieli być kaznodziejami i do nauczania się garnęli, że tak nauczyli dzisiaj i zwiedli wszystkie narody. Są tacy, nie będę mówił z nazwiska, ale są tacy. Są tacy, którzy, i to dzisiaj jest bardzo szczególne, są obdarowani do nauczania i głoszenia, a tak bardzo są przyciśnięci presją otoczenia i presją niejednokrotnie ludzi, którzy słuchają, którzy czekają, żeby tylko coś się działo, że zamiast pokornie służyć w obdarowaniu, które mają, to manipulują ludźmi i próbują wytwarzać, żeby się coś działo w kościołach. To jest bardzo, bardzo nierozważne. Uważam, że obdarowanie Boże, obdarowanie przez Ducha Świętego, takie obdarowanie, które On uznał za stosowne,
wymaga pokory. I to wielkiej. Wielokrotnie, kochani, modliłem się i myślałem o tym, aby działy się wielkie znaki i cuda poprzez moje posługiwania, uzdrowienia i tak dalej. Wielokrotnie. Niejednokrotnie o tym bardzo marzyłem. Ale Bóg wymaga ode mnie pokory. Iż moje obdarowanie jest takie, a nie inne. I niejednokrotnie wielkie cuda dzieją się w sercach ludzi, których ja nigdy nie zobaczę. Ale dzieją się. I wymaga to pokory ode mnie, tak. Kiedy wielu kaznodziei robi to, co robi, oczekują innych rzeczy, mi przychodzi po prostu stanąć i nauczać. I nauczać. Ale wymaga to pokory ode mnie, aby się z tym zgodzić. Jest tak, a nie inaczej. Nie, oczywiście nie wykluczam, że Pan Bóg może przeze mnie i przez każdego uzdrowić chorego, kiedy się modlimy. Tak, może. Ale jednego jestem pewien. Nie jest to moje obdarowanie. Nie jest to moje obdarowanie i ludzie nie doznawają tego. Ale moim obdarowaniem jest coś innego, czego jestem absolutnie pewien. Uważam, że musimy się po prostu pokornie skłonić przed Panem i zgodzić. Chociaż, jak mówi Biblia, zachęca nas, zabiegajcie o dalsze, większe dary duchowe, tak. Ale to nie chodzi o to, żebyśmy gardzili tym, co mamy przecież. To nie jest ta zasada. Kochani, a więc Bóg udziela jak chce. Nawet w liście do Efezjan, 4:7 jest napisane, że każdemu została dana inna miara wiary. Inna miara wiary. Według jego upodobania dostaliśmy tyle łaski. Nawet apostoł Paweł coś z tego doświadczył. Czegoś z tego doświadczył. Czy pamiętacie? Modliłem się do Pana aż 3 razy w tej sprawie i oto przyszedł Pan do Pawła i mówi: Pawle, dosyć. Dosyć już dostałeś łaski. Skończyło się jakby ta miara, którą ci przygotowałem. Doszedłeś do granic. To jest twoja miara. W tej sprawie, oczywiście nie mówię generalnie, bo przecież Bóg był ciągle dla niego łaskaw w posługiwaniu i tak dalej. Ale w tym, o co się modlił, dość już, Pawle, dosyć już masz. To jest twój dar. To jest twój dar, który otrzymałeś. Więc sprawiedliwość Boża jest głębszą sprawiedliwością. Jest znacznie większą sprawiedliwością i o wiele bardziej i o wiele większe, o wiele liczniejsze ma jakby oblicza tej sprawiedliwości swojej. Nie jest to ludzka sprawiedliwość. Ludzka podpowiadałaby nam, niech każdy ma tyle samo, komuna niech zapanuje, niech wszyscy mają porówno, każdy tyle samo, ale Bóg działa inaczej. On udziela jak chce i Jego sprawiedliwość, jeśli coś mogę o niej wiedzieć, to jest prawa. I nigdy nikomu krzywdy absolutnie nie czyni. Jest jeszcze fragment z listu do Rzymian, 10:2, który mówi o czymś, co chciałbym naprawdę dzisiaj zakomunikować i powiedzieć, ponieważ przecież największym i najpełniejszym objawem sprawiedliwości jest Chrystus Jezus. To w Nim, przez Niego została okazana nam sprawiedliwość i ona tak naprawdę przez Chrystusa została przez nas poznana. Gdyby Chrystus nie przyszedł na świat, nie mielibyśmy nawet pojęcia o Bożej sprawiedliwości. A w Nim okazała się ta sprawiedliwość, która wzywa nas do opamiętania i do przyjęcia życia wiecznego. Mówi apostoł Paweł, skarży się, iż Żydzi mają wielką gorliwość do Boga, ale nie opartą na właściwym poznaniu, w tym tłumaczeniu nierozsądną. Mają wielką gorliwość. Znowu muszę poczynić pewien wniosek. Dzisiaj wielu gorliwych ludzi aż pod niebo skacze po różnych miejscach i wyczyniają różne rzeczy. Ale ten fragment mi uczy, że jest coś ważniejszego. To jest poznanie. Jest coś ważniejszego niż gorliwość. Jest coś ważniejszego niż wielka gorliwość. To jest poznanie. Można być bardzo gorliwym i chodzić dzisiaj w liturgicznych szatach, nie znając w ogóle sprawiedliwości Boga, a będąc bardzo gorliwym, ale nie mając poznania sprawiedliwości Boga w ogóle. Apostoł Paweł mówi, że uznał wszystko za szkodę, aby poznać, wobec poznania i doniosłości poznania Pana Jezusa Chrystusa i trwania w Jego sprawiedliwości. W końcu Izajasz mówi, mój sprawiedliwy wielu
usprawiedliwy. Mój sprawiedliwy sługa, więc Jezus Chrystus, wielu usprawiedliwy. Sprawiedliwość Boża okazała się w Jezusie Chrystusie w ten sposób, iż Bóg nie policzył naszych grzechów, a więc uczynił coś odwrotnego, niż ludzka sprawiedliwość mówi. Nie policzył naszych grzechów, ale, czyli w ten, co mam na myśli? Nie okazał na nas sprawiedliwości, która egzekwuje te grzechy, ale te, owszem, policzone grzechy jakby złożył na barki swojego Syna i przybił do krzyża. I sprawiedliwość Boża w ten sposób została usatysfakcjonowana. Pan Bóg w swojej sprawiedliwości poczuł się usatysfakcjonowany poprzez to, iż niewinny baranek, sprawiedliwy, poszedł na krzyż i innych usprawiedliwił. Kochani, w ten sposób, rzucając tylko małe światełko na Bożą sprawiedliwość, chciałem przybliżyć wam nieco sprawiedliwość Bożą, abyśmy mieli większe poznanie. I tak jak mówię, życie będzie to weryfikować i życie będzie nas uczyło. Mnie na pewno, każdego z nas. Niech ta sprawiedliwość ciągle się przejawia, niech wzrasta w nas, niech nas uczy i niech poznanie Boże przydaje nam łaski i pokoju na każdy dzień.